będziesz enduro. Dobry. Tak, już gotowi. My z Gdańska idziemy, kurwa. Z Gdańska idziemy. Ogólnie na jakie motocykle było zapisane? Na wszystkie. Na wszystkie, to trzeba będzie poczekać. O, zjeżdżają. No, no, to 50. A, no to co? No to ty najlepiej stoją. 50 dla ciebie są, Daniel. Jedna jest z małym defektem, więc na trasie trzeba tam... To Jarek naprawi. Zerknąć sobie. Ja naprawię. Sylwek jest i... O, siema! Siema! Nie widzi. Udaje, że nie poznaje. Nie, on złośliwy jest czasem, nie? Jak tam bety? Dobrze. Git? Jakimi jeździliście? Wszystkimi. Wszystkimi? Która najlepsza? Ja teraz tą najmocniejszą jest. Ta czarna. Tylko uważaj, żeby cię nie poniosła. A co to jest? Zobacz. 125. A? Ja wiem, jeździłem nią. No, bestia. Bestia. Tak. Po to, że jeździłem, no. Wygrałeś? Nie, po to, że testowałem. No, ale czy wygrałeś? Ale co? No, talon. Na co? No, Ania na masaż talony rozdaje najlepszym. Tak? No. Nie. No, mówi, że jak bez puszczania gazu pójdziesz cały ten zakręt, to masz masaż. Aha. Ale czego? To już jest, wiesz, do dogadania. A! Czyli niedogadane. I co ustaliliście? Wiecie, na rozgrzewkę 125. Dobra, Daniel, bierzesz. Czterosuwie, to nie jest taka hop hop. Czterosuwie? Tak. Razu wypalił troszkę, bo tutaj każdy pyr. A to ja też ją miałem, jeździłem. No fajnie ta 125. Fajnie. Daniel, ty też jeździłeś 125. Tak? No. Miałeś u siebie? No. Tą czerwoną. Na rozgrzewkę. Tą, co do Gdańska poszła. Kowalski wziął chyba tam do siebie. Pan Mirek? Co? Pan Mirek? No. A ty co bierzesz? No nie wiem właśnie, co ja mogę wziąć? Jest 250, ale nosek się popsuł. Co się popsuło? Nosek. Co? Nosek. Ale to nic. Ale to jest 250, więc no. Będzie można sobie testować. To mogę wziąć ją? Tak, wolna. To ja będę za tobą jeździł. A sam 150. Dobra. No to ale chyba do pierwszego zakrętu tylko. Stacyjka, wszystko. Tak. Nie, no normalnie, delikatnie, pomalutko można sobie śmignąć tą trasę. Ja w trysku jest. Ja nie jeździłem jeszcze. Tutaj przepisamy. Ach, to. No, pani wytłumaczy wszystko Danielowi, bo... Tak. Wciskamy sprzęgło. No i... Odpalona fura. Odpalona fura. Jedyneczka do dołu i reszta do góry. Do góry. Tak, jak przypomnienia. Za przypomnienia. To jedziesz tutaj? Jedziemy w góry. Poszedł! Mam 250 betę, a Daniel 125. My musimy jechać tam, nie na to. Ale to zapierdziela, ale to ślizgo, ja pierdziela. Daniel, 50 jest dla ciebie. Nagrywam czy nie? A motor nagrywa. Nagrywasz. A co mam nagrywać? No, na 50 masz wsiadać. Oczerdziałeś? Z twoim telefonem jeszcze? A nie, to ja ci już wezmę. A czemu na 50? No musisz wypróbować, zobaczysz. Ale to jest dwusów, to nie ma lipy. No naprawdę. No mówię wam. Nie wiem, od tego się trzeba kopać. Cię pojebało?
Jestem za stary. No, trzeba kopnąć, no. Przecież ja go nawet nie kopnę. Jak nie kopniesz? Przecież to lekko chodzi. Na luzie, na luzie. Na luzie będzie lepiej, nie? No, na spełnie się nie odpali. Nie wiem. Te rurki takie małe. Po mnie wracają, nie? No. Idzie to robota, no. O! Daniel 50 wam testuje. Odpaliłeś. Kierunkowskaz wyłącz. Ale ja będę skręcał. Aha, dobra. No to jedź. Jedź, byku. Nie. Dawaj! Gaz tylko trzymaj, gaz trzymaj! Gazu trzymaj, dawaj gazu! Gazu! Jedziesz, ale nie na czwórce, jedynkę daj! Się rozgrzę, daj mu chwilę. Dobra. 50 beta. Nowością pachnie. No bo nikt nie chce jeździć na nim, się dziwisz? A, przepraszam. Tak to sami zawodnicy. Poszedł. No widzisz, że jedzie, jeszcze się wywali, zobaczycie. Mówię wam, on się wywali. Pojechał. A jaka pozycja. Patrz, jak on buja. Ale się rozpędził, ty. Patrzcie. No. Daniel, jedziesz. No, widzisz. O. Jedziesz? Dobra. Tam ktoś jest. Teraz mamy co? 390, 430. Ło. Ja mówię do niego, że 430.
Ale to wyrywa. No jest mocna jak cholera. Fajna, przyjazna jest. ...430 Racing. Fajna, ciekawe jakby to na kole szło. 350. Gdzie jest 350? Porównam do mojej. To jest X-Trainer, to nie. 390, to na to jeszcze przyjdzie czas. 350. Nowa. Zobaczymy, czy jest taka jak moja, czy mocniejsza. Nie wiem, już nie wziął jedną bryka. O! Sprawdzenia. 250 jeździłem. Teraz tam jeżdżę. A to co to jest? 350, nie? Aha, no dobrze, no to nie. Jeździłem. To tam jeździłem, no. O, Daniel wziął. Dobra, poczekam. X-Trainer. Szkoda, że podjazdów nie możemy tu robić. Też się wkręca fajnie.
warto też. Dzisiaj 200 najlepiej jechała, nie? 200, no. Nie? 200 najlepsza. Ale dlatego, że ona ma lepsze zawieszenie. No i ten X-Trainer też jest dobry. A ty mi jeździłem. No to bierz go, naprawdę, zobaczysz. Co to jest? Coś takiego jak to, tylko trochę słabsze. A to jest, co to jest, 250? 300. 300 w czym? W 200? No. Bierz, zobaczysz, nie pożałujesz. W 200? W 200. Jest lżej, aha. Jest lżejszy, niższy. I słabszy. Trochę słabszy. A jak to się nazywa? X-Trainer. X-Trainer, no. Ale tu widzę, że też jest problem z tym. Jeszcze na koniec musiałem wziąć, ale hamulce tu słabe tutaj są. Też jest problem ze sprzęgłem, tak jak w mojej, zapowietrza się. Dobra, koniec na dzisiaj. Wszystkie wypróbowane oprócz 390, a 390 mam, miałem. Jest git. Jak wrażenia? Najlepsze to z tej, z 200. Wszyscy to mówią. Każdy mówi, że 200 jest najlepsza. I X-Trainer. X-Trainer też jest fajny, no. No. Fajny jest. A 430 jeździłeś? Tak, teraz. I wtedy też, no. Spoko jest, nie? No, tylko że za mocny, nie? No, filmuję trochę. Za mocny. 350 lepsza. Mam 350 BT. Musi być najlepszy. Naprawdę, optymalny taki jest sprzęt do wszystkiego. Jaki sprzęt jest najlepszy? No, 200. 200. 200. Ale no. X-Trainer też. Też fajny, Duma, nie? No, 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 no. Idzie. Idzie. Zwinna lekka jak rowerek, nie? No, no. Zakręty, tu na te hard enduro by było fajne, tam w las, nie? Dogram pożegnanie. Nara, do następnego, nie? Na razie. Na razie, do no, następnego. Do następnego, widzimy się, nie? Tak, jasne. My już wracamy. Daniel nabuczony, ale zadowolony jesteś? Czy nie? Ale nabuczony? Spierdolę. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.